Bracia i siostry, dzisiaj temat, którym chciałem się podzielić, jest niezwykle ważny. Przeczytam może najpierw. W pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 5 i 6 werset mówi: podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. I drugi fragment, psalm 147, werset 6, mówi: Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. O pokorze chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć, bo i skoro Słowo Boże mówi o tym, że Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia, warto chociaż parę słów na ten temat powiedzieć, zastanowić się nad tym, nad pokorą. Czym pokora nie jest? Pokora nie oznacza jakiejś cichej niechęci do działania lub zabierania głosu, nie jest to skulenie się, nie jest to takie siedzenie pod miotą, jak myszka pod miotą, prawda? To nie jest jakaś niska ocena samego siebie. To nie jest też nieśmiałość albo bojaźliwość, a więc taka postawa takiego ja tutaj nic nie znaczy, ja jestem nikim, ja nie będę się nic wychylał. To wcale nie jest pokora. I to tyle na temat tego, czym pokora nie jest. Ważne jest to, byśmy przez chwilę pomyśleli na podstawie Słowa Bożego, czym pokora jest. I pokora, tak najkrócej mówiąc, oznacza nieustanne życie w świadomości, że najważniejsze jest wypełnienie Bożej woli, że najważniejsze jest wypełnienie tego, co pochodzi od Boga. A więc świadomość w sercu, że Bóg mnie powołał do tego, abym wypełnił wolę Bożą, i to, o to chodzi w moim życiu, o to chodzi w moim życiu. Oznacza to, że osoba pokorna jest po pierwsze nieustannie zależna od Boga i Jego woli, a także Jego mocy, ale też taka osoba jest nieustannie pragnąca wypełnić to, co od Boga pochodzi, wypełnić Bożą wolę. I pokora jest jedną z najważniejszych cech charakteru, do którego mamy nieustannie dążyć w naszym życiu. I tak naprawdę pokora to świadome dokonywanie wyborów w naszym życiu, aby wola Boża była dla mnie zawsze najważniejsza. Podkreślam to słowo, świadome dokonywanie wyborów. Świadome dokonywanie wyborów, aby Boża wola była zawsze w moim życiu najważniejsza. Czytamy w Słowie Bożym, że bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. To już tak by można było na koniec ten werset przeczytać, ale przeczytałem go teraz, bo chcę zwrócić uwagę, że pokora poprzedza chwałę. Jeśli chcesz być wywyższony, jeśli chcesz posiadać chwałę od Boga, to jaka jest droga do tego? Być pokornym. A Słowo Boże nam mówi, że pycha chodzi przed upadkiem. Jeśli masz zamiar upaść, no to najlepiej być zarozumiały, pyszny. No nikt tego przecież nie planuje, żeby upaść, prawda? Ale czasem pycha nam jednak zagraża. I przeciwieństwem pokory jest pycha i bunt, i są to takie jakby dwa krańcowe słowa. Czytamy o Mojżeszu, że Mojżesz był najskromniejszym, najpokorniejszym ze wszystkich ludzi. A pamiętacie, jak Mojżesz się zachował, kiedy Pan Bóg go posłał do Faraona? Przychodził do Faraona, mówi: Panie Faraonie, Pan Bóg mnie tu posłał, no byłbyś łaskawy, Panie Faraonie, zrobić to, co Pan Bóg mówi? Nie! Pokorny człowiek Mojżesz bardzo twardo, bardzo mocno mówi do Faraona twarde słowa. Dlaczego mówił takie mocne słowa, takie twarde słowa? Dlatego, że było to wolą Bożą. Było to wolą Bożą i Mojżesz wykazywał się niezwykłą odwagą w konfrontacji z tym właśnie potężnym Faraonem. Był bardzo zdecydowany, dlatego że został przez Boga powołany. I bracia i siostry, najpiękniejszy oczywiście przykład pokory pokazuje nam sam Pan Jezus Chrystus. Jak wiecie doskonale, w Słowie Bożym czytamy w liście do Filipian o Panu Jezusie takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Bracia i siostry, chyba najważniejsze słowo związane tutaj z pokorą, cały ten fragment mówi o takim pokornej postawie Jezusa, ale wydaje się, ósmy werset mówi, uniżył samego siebie, dokonał świadomego wyboru. Pan Jezus dokonał świadomego wyboru. I pokora jest dokonywaniem świadomego wyboru, że chcę wypełnić Bożą wolę, że chcę podobać się Bogu w każdym zakresie, w każdej sytuacji, w każdej chwili. Jezus był w postaci Bożej, a wyrzekł się tego. Czy powiedział, ja nie jestem Bogiem? Nie, 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 nie mówcie mi, że ja jestem Bogiem? Nie, tego nie mówił. On był w postaci Bożej. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie, jeśli chodzi o sposób życia, sposób bycia i wzór dla nas, czytamy, wyrzekł się tego, przyjął postać sługi, był usługującym. I to pokora. I to, co najpiękniejsze, to, o czym nam Słowo Boże mówi, co podkreśla wielokrotnie Słowo Boże, to poddał się w zupełności woli Ojca. I to jest właśnie pokora, to przyjęcie tego Bożego krzyża, jak czytamy w Słowie Bożym, dobrowolnie, posłuszeństwo do śmierci, posłuszeństwo do końca. Uniżył samego siebie i jak powiedziałem, podkreślam, to zrobił to całkowicie świadomie. A więc pokora to świadome podejmowanie decyzji, które będą zgodne z wolą Ojca. Pokora to świadome dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, które będą zgodne z wolą Ojca. Jeśli ktoś mówi, ja nic nie potrafię, ja jestem taki do niczego, to czy on jest pokorny? Nie, on jest pyszny, bo polega na sobie, bo koncentruje swoje myśli na sobie. Ja nic nie potrafię. Jak to nic nie potrafisz? Przecież każdemu Bóg z nas dał talent, przynajmniej jeden, a niektórym dwa, niektórym pięć, niektórym może nawet jeszcze więcej. Każdy z nas otrzymał coś. Nie można powiedzieć, ja nic nie mogę, ja nic nie potrafię. Skoro Pan Bóg użył zwierzę, żeby przekazać słowo, to każdy z nas jest do czegoś przydatny i pokorna postawa to taka, że zgadzam się, Panie, z tym, do czego Ty mnie powołałeś i zgadzam się z tym, aby wypełnić Twoją wolę. Oczywiście zależny jestem od Ciebie, zależny jestem od Twojej mocy, od Twojej mądrości, od Twojego działania we mnie, zależny jestem od Twojego słowa, tego, kiedy do mnie mówisz, ale jestem gotowy, jestem otwarty. Jezus, Pan Jezus we wszystkim poddał się woli Ojca i to właśnie było pokorą, to było pokorą, począwszy od wcielenia poprzez Jego ziemskie życie, potem cierpienie, śmierć, aż do powstania z martwych, w niebo wstąpienie, to wszystko było wolą Ojca i Pan Jezus to dokładnie wypełnił. I też Pan Jezus mówi to, co sam pokazał, też to swoim uczniom w swoim słowie przekazywał. W nauczaniu Pana Jezusa czytamy, kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Bracia i siostry, w tym stwierdzeniu, kto się będzie poniżał, czy nie zauważamy świadomego wyboru? Powiedzcie. Kto się będzie poniżał? To nie będzie pastor poniżał członków zboru. To nie o to chodzi. Nie będzie ich w jakiś sposób mówił, a ty jesteś zarozumiały i stań się pokorny. Nie o to chodzi. Kto się będzie poniżał? Sam, Panie, ja sam decyduję się uniżać, sam decyduję się być pokorny, inaczej mówiąc, przyjąć wolę Twoją dla mojego życia. Czyli jeśli zauważam w swoim życiu niewłaściwe postępowanie, to uniżenie polega na tym, że sam decyduję, Panie Jezu, ja tutaj jestem w tej dziedzinie słaby, i Panie Jezu, ja decyduję, żeby się zmienić, a Ciebie proszę o pomoc, Ciebie proszę o siłę do tego. A więc kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. I kiedy Pan Jezus mówi w swoim słowie o swojej zależności od Ojca, stale zwraca czy powtarza pewne dwa słowa, bardzo króciutkie. To pierwsze słowo to nie, a drugie słowo to nic. Nie i nic. I przeczytamy teraz parę wersetów, gdzie te dwa słowa występują. Pierwszy, Ewangelia Jana, 5 rozdział, 19 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Pan Jezus, który jest Bogiem, mówi, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co ojciec, to, co od ciebie, ojcze, pochodzi. 5 rozdział, 30 werset. Nie mogę sam z siebie nic uczynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.
Kolejny raz tutaj czytamy o tym, że Pan Jezus nie może sam z siebie nic czynić. Szósty rozdział Ewangelii Jana, 38 werset mówi: Stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Nie moja wola, Panie, nie, to słowo ważne, nie moja, nic nie potrafię, nic nie będę czynił bez Twojej woli, lecz wolę tego, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Siódmy rozdział, 16 werset. Na to odpowiedział im Jezus mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Prawda? Zależność od Ojca, nie moja. I znacie mnie, siódmy rozdział, 28 werset czytam. I znacie mnie i wiecie, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy znacie. Ósmy rozdział, 50 werset. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. Pan Jezus nawet nie zależało mu na tym, żeby był jakoś dobrze widziany. Jemu chodziło o chwałę Ojca. Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. To był 14 rozdział, 10 werset. I jeszcze 14 rozdział, 24 werset. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. A więc tak wiele razy, jeszcze jest więcej tych fragmentów, tak wiele razy Pan Jezus mówi, powtarza, podkreśla to, że to nie ja, ale Ojciec. To dowodzi tego, nie tak jak pewne grupy mówią, że Pan Jezus był niższy albo mniejszy niż Pan Bóg, ale to dowodzi, to mówi o tym, że Pan Jezus jest dla nas doskonałym wzorem i On był stale w każdej sprawie zależny od swojego Ojca. Czy to chodziło o słowa, które wypowiadał, czy czyny, które dokonywał. A więc całkowicie wyrzekł się własnej woli i własnej mocy po to, by mógł działać w nim Jego Ojciec i to życie Pana Jezusa było zupełnie poddane i zależne od woli Ojca. Amen? Zgadzacie się z tym? Zależne od woli Ojca. Nam to czasem jest trudno zrozumieć, no bo my wiemy, że Jezus był Bogiem, prawda? No i był Bogiem. Miał moc? No miał moc. No to czemu musiał być zależny od Ojca? No właśnie dlatego, że to jest wzór dla nas. Życie chrześcijańskie, takie, które podoba się Bogu, to życie w uzależnieniu, zależne od woli Ojca, zależne od mocy Bożej, zależne od mądrości Bożej, zależne od Jego prowadzenia. I pokora właśnie prowadzi do takiego życia. I dlatego, że Pan Jezus uniżył się przed Bogiem i wykonał całkowicie wolę Ojca, był również w stanie uniżyć się przed ludźmi, prawda? Uniżył się przed ludźmi i umył nogi swoim uczniom. Albo jeszcze inne fragmenty Słowa Bożego. Bardzo piękna, bardzo mi się podoba taka inna, charakterystyczna informacja o Panu Jezusie zapisana w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale 18-21 wersetu. I tam czytamy o Jezusie, to proroctwo już wypowiedziane wcześniej, zapisane w Starym Testamencie, w księdze Izajasza, ale tutaj czytamy tak. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Takie dziwne słowa, dlatego że nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego, trzciny nadłamanej nie dołamie, a więc wydaje się ktoś taki, kto w ogóle nie ma żadnego wpływu, żadnej możliwości, aby pokazać swoją siłę, swoją moc. A jednak jest napisane, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Tutaj Słowo Boże mówi o Jezusie, który nigdy nikomu niczego na siłę udowadniać nie będzie, bo on ma zawsze rację, prawda? Z tego fragmentu wynika, że Jezus nie będzie nikomu niczego udowadniać, czegoś nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, ale będzie to działanie w taki sposób łagodny, delikatny, przyjemny, miły dla ludzi i to będzie pociągające i to będzie takie przyjemne dla ludzi i dlatego narody pokładać będą w nim nadzieję. I
Pokora też była widoczna, jak już wspomniałem, w nauczaniu Pana Jezusa i On dał swój doskonały przykład, a potem powiedział do uczniów, co? Powiedział, uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie, ale jest coś dalej, że jestem cichy i pokornego serca. A my byśmy się chcieli uczyć od Pana Jezusa o mocy, prawda? O mocy byśmy się chcieli uczyć. A Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Bracia i siostry, ja nie wiem, czy czasem to nie jest najważniejsze, żeby uczyć się od Jezusa tej właśnie cichości, tej łagodności, tej delikatności, tego takiej wrażliwości. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, bo pokora, czy efektem pokory, życia w pokorze jest łaska Boża, jest przychylność Boża, jest moc Boża. Jeśli łaska Boża, to i mądrość Boża, to i moc Boża. Dlatego chyba warto się uczyć tej właśnie cichości i tej pokory. I pokora to nie jest jakiś taki chwilowy przypływ pewnych uczuć, pewnego chwilowe jakieś przeżywanie czegoś tam. Nie, to było w przypadku w życiu Pana Jezusa to było nieustanne nastawienie serca, czyli świadome dokonywanie wyborów. Pan Jezus taki był, On był cichy, i pokornego serca. I to nie kiedyś tylko tam, ale zawsze. Nawet wtedy, kiedy wziął ten bicz i tam wypędzał tych ze świątyni, tych przekupniów, powypędzał ze świątyni. Niektórzy uważają, że wtedy Pan Jezus nie był pokorny, ale On był pokorny, bo taka była wola Boża właśnie wtedy. Że to należało zrobić w taki sposób, no chwała Bogu. Czasem tak trzeba też zrobić w naszym życiu, że kogoś, kto na przykład postępuje niewłaściwie, mówi się mu raz, drugi, trzeci, a on ciągle jest niereformowalny, to go trzeba pod ścianą postawić. Trzeba powiedzieć słowa ostre. A więc to nie jakiś chwilowy przypływ pokory, ale to nieustanna postawa serca, to pragnienie bycia taki jak Jezus. Pamiętamy, kiedy przyszła matka Jakuba i Jana, aby zadbać o swoich synów. Matka bardzo się troszczyła o Jana i Jakuba, o swoich synów. Być może myślała, że Pan Jezus o nich zapomni. I przychodzi matka Pana Jezusa i mówi, Panie, zrób to, żeby ci moi kochani syneczkowie siedzieli po lewicy i po Twojej prawicy. Nie zapomnij, Panie Jezu. Być może matka Pana Jezusa myślała, a jak On zapomni o nich? Chciała o nich zadbać, chciała się zatroszczyć i Pan Jezus wtedy odpowiada, nie tak ma być między wami. Nie tak, nie o to zabiegajcie, nie o to chodzi, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Więc chcesz być wielki, chcesz siedzieć po lewicy albo po prawicy, chcesz być jak najbliżej Jezusa, a to przecież jest pragnieniem każdego z nas. Chcesz być jak najbliżej Jezusa, to bądź sługą dla wszystkich. Uniżaj się przed wszystkimi, miej otwarte serce dla wszystkich i ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Chcesz wywyższenia? Sprzątaj i zamiataj. Chcesz wywyższenia? Pracuj i służ jak najlepiej. Chcesz wywyższenia? Miej otwarte serce, aby zrobić, co tylko ci Bóg powie. I Pan Jezus znowu daje ten przykład. Odpowiadając na tę prośbę mamusi, mówi tak, podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I jest to taka piękna zasada w Królestwie Bożym, kto tutaj na ziemi będzie uniżony. Już tu na ziemi doświadczy wywyższenia, ale przede wszystkim doświadczy wywyższenia tam w niebie. A więc warto się uniżać, warto podejmować ten świadomy wybór, bo uniżenie to taka drabina do wywyższenia, drabina, po której człowiek wspina się do chwały w Królestwie Bożym, ale jest też to sposób na to, aby być wywyższony już tu na ziemi. Są ludzie, którzy się przebijają łokciami, przyciskają i myślą, że gdzieś tam coś osiągną, jakieś albo stanowiska, albo pozycję społeczną, albo jeszcze coś myślą, że o to trzeba zadbać, a Pan Jezus mówi, zadbaj o to, abyś był cichy i pokornego serca będziesz wywyższony. Zadbaj o uniżenie w swoim życiu, to ja ciebie wywyższę. Chwała Bogu za to, że to Pan Bóg wywyższa. Prawda? Pan Bóg wywyższa. Pokora uczniów Pana Jezusa. Jacy oni byli? Pamiętacie, jacy oni byli?
Mamusia przyszła do Pana Jezusa, żeby zadbać o swoich synów, ale oni to słyszeli, oni to wiedzieli, a mimo to, nie tylko matka Pana Jezusa przyszła do Niego, ale oni sami nieraz zadawali te pytania. I słuchajcie, bracia i siostry, nawet ostatniej nocy przed śmiercią Pana Jezusa spierali się, kto by z nich miał uchodzić za największego. Być może myśleli, że Pan Jezus zapomniał im to wyraźnie powiedzieć. Słuchajcie, w niebie jak przyjdziecie, ja odchodzę, a wy przyjdziecie, to Jan siedzi po lewej, Piotr albo Jakub po prawej, żebyście mi się tam nie pchali. Być może oni o tym myśleli. No jak tego Pan Jezus nie załatwi tu na ziemi, to jak się dostaniemy do nieba, no to gdzie my będziemy siedzieć? No przecież chyba najbliżej Jezusa. No ale kto najbliżej? O to się spierali. Możemy sobie to wyobrazić, że przed samą śmiercią, kiedy Pan Jezus ich potrzebuje, to oni się spierają między sobą o to, kto będzie siedział najbliżej tego miejsca zaszczytnego, najbliżej tronu? Dość to jest dziwne, ale tak właśnie się uczniowie zachowywali. Oczywiście, kiedy chodzili za Jezusem, był taki czas, kiedy mówią: Panie, myśmy zostawili wszystko, poszliśmy za Tobą. Tak trochę chcieli może zaimponować Panu Jezusowi, no chyba się nam coś za to należy. My zostawiliśmy wszystko. Oczywiście oni szli za Jezusem, otrzymywali naukę od Pana Jezusa. Nawet wtedy, kiedy inni odeszli, oni mówią: tak, Panie, my za Tobą pójdziemy, bo Ty masz słowa żywota wiecznego. Mieli wiarę, czasem się nawet tym pochwalili. Ale wielokrotnie widać w postawie uczniów, że brakło im pokory, brakło im tego podjęcia decyzji. Nie tak, nie wywyższenie, ale właśnie uniżenie. I podobnie jest dzisiaj. Wielu ludzi otrzymało od Boga wspaniałe dary duchowe i chwała Bogu za to, otrzymało mądrość, ale często właśnie te dary, to, co otrzymali od Boga, zamiast doprowadzić do pokory, do uniżenia, do jeszcze większej zależności od Boga, doprowadza to do pychy. I to każdemu z nas, drodzy bracia i siostry, grozi. Dlatego wielu ludzi upadło. Upadło tych, którzy mieli największe sukcesy. Upadło dlatego, że się nie uporali właśnie z tą sprawą. I upadli, więc zawsze nam się trzeba strzec, zawsze trzeba nam być takim wrażliwym na głos Boży. Ale drodzy bracia i siostry, chwała Bogu za to, że Bóg przemienił serca uczniów. Kiedy nadszedł dzień 50, oni tam oczekiwali, byli dość smutni, ale oczekiwali. I nagle, kiedy Duch Święty zstąpił, okazało się, że teraz pragnieniem ich serca, pragnieniem ich życia było tylko to, aby wypełnić Bożą wolę. I nawet kiedy im zakazywali, kiedy ich prześladowali, kiedy ich do więzienia wtrącili, oni dalej byli pokorni. Oni powiedzieli: my nie będziemy słuchać was. Pokorni byli, bo oni nie chcieli ludzi słuchać, oni chcieli słuchać Boga. Pokora to świadome dokonywanie wyborów, aby wypełnić Bożą wolę w swoim życiu. To nie znaczy, że będę siedział jak myszka pod miotłą tylko, ale to znaczy, że będę podejmował decyzje w swoim życiu, aby wypełnić Bożą wolę, aby postępować po Bożemu, aby postępować zgodnie ze Słowem Bożym. I jeszcze inaczej można by było określić pokorę, mówiąc, że jest to takie nieustanne uśmiercanie własnego ja, rezygnacja z własnych planów, rezygnacja z ziemskich zaszczytów, po to tylko, aby szukać wypełnienia Bożej woli. Pokora apostoła Pawła. Czytam pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 9 i 10 werset. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. A wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Z jednej strony apostoł Paweł ma świadomość, że gdyby nie Bóg, kim ja bym był? Kim ja bym był? Jestem najmniejszym z apostołów, jestem największym grzesznikiem, mówi w innym miejscu. A więc ma świadomość tego, kim był, ma świadomość swoich grzechów, nie zapomniał ich jakoś, jak niektórzy twierdzą, mamy zapomnieć więcej i więcej na pamięć nam nie przyjdą. My mamy nigdy nie wspomnieć, tak jak Bóg nigdy nie wspomina i nie wspomina naszych grzechów,
Ale czy mamy zapomnieć? Nie, nie da się zapomnieć. Ja jakoś nie jestem w stanie zapomnieć tego, jak rozrabiałem kiedyś w młodości. Nawet mi się niekiedy przypominają pewne akcje. Nie jestem w stanie tego zapomnieć. Ale czy muszę o tym wspominać? Czy muszę o tym rozmawiać? Czy muszę się tym na przykład pochwalić? Apostoł Paweł mówi, nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Byłem złym człowiekiem, mówi apostoł Paweł, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Słuchajcie, to mnie tutaj trochę i zadziwia, ale też mi to się podoba i myślę sobie, być pracowitym to wynik łaski Bożej, być takim zaangażowanym, i w pracy, wszędzie, to łaska Boża. Są ludzie, którzy się chwalą swoimi osiągnięciami, swoimi sukcesami, ktoś tam umiał fajnie budować, to się chwali, ale tutaj z tego fragmentu wynika, że powinniśmy powiedzieć, Panie, to łaska Twoja, że mi się udało wybudować ten dom. To łaska Twoja, Panie, że mi się to czy tamto udało, prawda? Z łaski Boże jestem tym, kim jestem, czym jestem, tu nawet apostoł Paweł mówi. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, to nie ja na to jakoś specjalnie zasłużyłem, ale łaska Boża, która jest ze mną, która we mnie działała. Inny fragment w liście do Efezjan, 3:8-9. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, a więc gdyby nie Bóg, mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska. W 1 do Tymoteusza, 1:12-13, apostoł Paweł mówi tak. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Bracia i siostry, Bóg w cudowny sposób zbawił tego Saula starcu i stał się apostołem. I chociaż już nigdy Bóg nie wspomniał jego wielkich grzechów, sam Paweł nie potrafił o tym zapomnieć. Nie potrafił o tym zapomnieć, o tym, czego wcześniej się dopuścił. Być może chciałby tą grzeszną przeszłość jakoś wymazać z pamięci, ale to nie było możliwe. Dlatego, że Bóg nie wymazuje, nie mamy Alzheimera, żebyśmy zapomnieli o tych rzeczach, ale chodzi o to, abyśmy właściwe wnioski z tego wyciągali. Ja na to nie zasłużyłem, Boże, że mogę cokolwiek zrobić, ale Panie, Twoja łaska, Twoja miłość, Twoja dobroć. I Paweł, apostoł Paweł, im więcej doświadczał dobroci i mocy Bożej w swoim życiu, tym więcej sobie cenił łaskę Bożą, która mu została dana w Jezusie Chrystusie. Nigdy apostoł Paweł nie zapomniał, że był grzesznikiem i nigdy też nie uciekło mu ze świadomości, że teraz, skoro może działać, skoro może cokolwiek innego zrobić, skoro może głosić Ewangelię, skoro może zwiastować poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowi, to jest to tylko wynik tej potężnej łaski Bożej. A więc z jednej strony apostoł Paweł widzi swoje stare życie i że nie zasłużył na zbawienie, nie zasłużył na nic, a z drugiej strony widzimy, że jest zależny nieustannie od łaski Bożej. Ale możemy też powiedzieć o tym, że apostoł Paweł się czasem chwalił. Przeczytam dwa fragmenty, gdzie apostoł Paweł się chwali trochę. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Prawda, że się trochę pochwalił? Wy to wiecie, myśmy tak postępowali, i tutaj nie próbujcie nam coś wmawiać, że myśmy byli jakimiś bezbożnikami. Myśmy tu święcie przed wami żyli, myśmy nienagannie przed wami żyli, mówi do zboru w Tesalonice. Chwali się, ale ma na uwadze łaskę Bożą. Ma na uwadze, że było to możliwe tylko dlatego, że Bóg dał siłę, dał zdolność do tego. Jeszcze w drugim liście do Koryntian, w 1 rozdziale, 12 werset, mówi,
To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. A więc chlubi się apostoł Paweł. To jest chlubą naszą. Prowadziliśmy życie w łasce Bożej. Nie w mądrości ludzkiej. Prowadziliśmy życie w łasce Bożej. Bracia i siostry, zastanawiam się, czy my możemy się też pochwalić tym, że prowadzimy życie w łasce Bożej. Tak, bo to przyniesie Bogu chwałę. Natomiast kiedybyśmy się zaczęli chwalić swoimi sukcesami, swoimi zdolnościami, swoimi jakimiś osiągnięciami, bez tej świadomości, że gdyby nie łaska Boża, to byśmy nic nie osiągnęli w naszym życiu, to by to był objaw raczej pychy, a nie pokory. I też apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale w 7 wersecie mówi takie ciekawe słowa. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Bracia i siostry, wszystko, co mamy, wszystko, kim jesteśmy, to, co nam się w życiu uda zrobić, to jest wynik łaski Bożej. I Bóg chce, byśmy chodzili w pokorze, bo wtedy łaska Boża będzie w naszym życiu widoczna, Bóg będzie nas obdarzał swoją łaską i będziemy po prostu mieli więcej możliwości podziwiać łaskę Bożą. Więcej będzie w naszym życiu tych sukcesów, o które nam przecież chodzi, tych osiągnięć, tych zdobyczy, o które nam przecież chodzi. Więcej będzie Bożego błogosławieństwa, kiedy chodzimy w pokorze. I pokorny chrześcijanin to człowiek przedstawiający puste naczynie, które jest dostępne dla Boga. Panie, ja nic nie mam. Nic nie mam. Tak naprawdę z siebie to mogę jedynie zrobić zło. Ja czasem kiedy wcześniej jakieś lat temu ileś się modliłem, to wielokrotnie się modliłem o to, aby nie być zgorszeniem dla ludzi. Udało mi się, jak się wam wydaje. Nie zawsze. Ale wielokrotnie się modliłem o to, Boże, nie chcę być zgorszeniem dla ludzi. Bo można być jako wierzący zgorszeniem dla ludzi. Bo ludzie wiedzą, jak ma wierzący postępować, a jeśli tak nie postępuje, to nie jest wcale świadectwem, ale jest negatywnym świadectwem albo jest zgorszeniem. Zależność od łaski Bożej właśnie na tym polega. Panie, ja nie potrafię, ale Ty wypełnij to puste naczynie. Pokorny chrześcijanin to człowiek przedstawiający puste naczynie, które dostępne jest dla Boga i przychodzi Bóg, zamieszkuje w nim i działa według swojej woli. Jest otwarte, to puste naczynie jest otwarte dla Boga, otwarte i mówi, Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Pięknie mi się podobało w świadectwie siostry, wtedy ja o tym zapomniałem, ale przypomniałem sobie, kiedy siostra składała świadectwo, jak wyszła na to wezwanie. Nie chce uzdrowienia, ona chce więcej Boga w życiu, więcej Bożej mocy, więcej Bożego działania. Droga do tego jest przez pokorę, przez uniżenie, przez dokonywanie pewnych wyborów. I tym wyrazem pokory jest taka stała świadomość, że wszystko, co posiadam, jest dzięki łasce Bożej, to kim jestem, to co osiągnąłem, jakie mam zdolności, wszystko jest darem łaski Bożej. I drodzy bracia i siostry, czasem lubimy się pochwalić tym, co osiągnęliśmy, opowiadamy o sukcesach, ale zawsze powinniśmy przy tym pamiętać, że to jest wynik łaski Bożej. Pokora i wiara są ze sobą ściśle powiązane. Wynika to wyraźnie ze Słowa Bożego, bo na przykład kiedy czytamy o setnik, którego wiarę Pan Jezus pochwalił, czy nie był on pokorny? Tak, on był pokorny. Mówi, Panie, ja nie jestem godzien, żebyś wszedł pod dach mój. A z czym on przyszedł? On przyszedł z prośbą o to, aby Pan Jezus uzdrowił tam jego sługę. A więc, no jak? Panie, ja nie jestem godny. Albo kobieta, którą Pan Jezus pochwalił za jej wielką wiarę, porównuje się do psów i mówi, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów ich. Tak, Panie,
gdyby nie Twoja łaska, tylko Ty możesz tego dokonać. Ja nie jestem godna, my jesteśmy z tego narodu tam porównywanego do psów, do szczeniąt, ale Panie, łaska Twoja może dokonać tego wielkiego dzieła. Dlatego, drodzy bracia i siostry, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Chcemy uczyć się od Pana Jezusa? No ale Pana Jezusa nie ma. On jest w niebie. Jak mamy się uczyć? Przez słowo na pewno. A jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi? Bo tutaj jest sprawdzana nasza pokora. Tutaj jest sprawdzana nasza pokora. Możemy mówić do Boga: Panie, ja jestem pokorny, ja dokonuję wyborów. Ja będę szanował swoją żonę. Ja będę dbał o to i tamto. Ja będę. Ale potem przychodzi praktyka, a czasem nawet przychodzi próba. Przychodzi próba. I pokora jest widoczna, powinna być widoczna w relacjach z innymi ludźmi, zarówno wierzącymi, jak i niewierzącymi. I apostoł Paweł daje nam wskazówki w Słowie Bożym bardzo jednoznaczne i pozwólcie, że na koniec naszego nabożeństwa kilka tych wskazówek tylko przeczytam, może komentarza nie będzie za wiele. Apostoł Paweł mówi tak: miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złem nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. A więc o kogo mam dbać? Kogo mam szanować, komu mam okazywać miłość, o kim mam wyżej myśleć niż o sobie, o wszystkich innych. Mam być sługą wszystkich. Inny fragment. Miłość nie szuka swego, nie nadyma się, nie unosi się, nie jest chełpliwa. To jest nic innego jak wezwanie do pokory. A więc nie dbam tak bardzo o siebie, o swoje jakieś cele, ale szukam tego, co przyniesie błogosławieństwo Bogu, chwałę Bogu i przyniesie błogosławieństwo innym ludziom. W liście do Galacjan w piątym rozdziale czytamy tak. Słuszcie jedni drugim w miłości, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. To relacje międzyludzkie. Efezjan 4:2. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. To relacje między ludźmi. Do tego nas apostoł Paweł zachęca. Filipian 2:3. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To relacja pomiędzy ludźmi. Szacunek dla drugiego człowieka. Kolosan 2:12-13. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Bracia i siostry, w naszych wzajemnych relacjach, stosunkach, po sposobie, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem, pokazujemy, czy jest w nas pokora, czy jest w nas to uniżenie, czy jej brak, jeśli reaguje nie z szacunkiem, reaguje w jakiś gwałtowny sposób na coś, co mi ktoś powie, jest pokora we mnie? Pokora to taka postawa uniżenia i zależności od Boga, ale też szacunku dla drugiej osoby. I człowiek pokorny zawsze stara się postępować według właśnie tych przytoczonych wskazówek przez apostoła Pawła. Usługujcie, ulegajcie, wyprzedzajcie, nie wyprzedzajcie się do stołu, wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku. Nie wyprzedzajcie, nie chodzi o wyprzedzanie się w zdobyciu dla siebie jakiegoś zaszczytu. Nie, wyprzedzajcie się, aby drugi był wyżej, aby druga osoba była wyżej postawiona. A więc taka postawa służebna i nieustanna świadomość usługiwania innym jest oznaką pokory. A więc Panie, ja jestem sługą, ja chcę być sługą nie tylko Twoim, ale chcę być sługą także wśród innych ludzi. Pokora poprzedza chwałę. Dziś możemy zdecydować. Panie, ja chcę się od Ciebie uczyć, chcę być cichy i pokornego serca. Amen. A co jutro? Jutro znowu trzeba zdecydować.
pojutrze znowu, a tak naprawdę w każdym momencie naszego życia trzeba podejmować świadome decyzje. Ja chcę zachować się tak, jak to Ty mówisz. Ja chcę zachować się zgodnie z wolą Twoją. Ja chcę postąpić tak, jak Twoje święte słowo mówi, nie inaczej. I na tym polega pokora. To nie ukrywanie się, nie takie myślenie o sobie, że jestem zero, że jestem do niczego, ale to czasem odważne podjęcie pewnych kroków, to czasem zdecydowane kroki, ale zgodne ze Słowem Bożym. Zdecydowane podejmowanie decyzji, ale zgodne z Bożą wolą. Panie nasz, dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś doskonały przykład. Panie, Ty dałeś nam wzór, jak mamy żyć. Panie, dziękujemy też za obietnicę Twojego słowa. Ty pokornym dajesz łaskę. Chwała Tobie za to. Dziękuję Ci za to, że pokornych wywyższasz, a tych, którzy się wywyższają, poniżasz. Dzisiaj, Panie, chcemy powiedzieć do Ciebie, Boże, pomóż nam, Panie. Deklarujemy, podejmujemy tą świadomą decyzję, aby żyć w pokorze, aby żyć w uniżeniu, aby, Panie, dbać o sprawy Królestwa Bożego, aby, Panie, wola Twoja była zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu, Panie. Ale też wyznajemy, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić. I tak jak apostoł Paweł, Panie, potrzebujemy łaski Bożej, potrzebujemy mocy Twojej, potrzebujemy Twojego działania w nas, potrzebujemy w wielu sytuacjach zmiany serca, zmiany postawy. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas przez swoje święte słowo do tego zachęcasz. I ufamy Tobie, Boże, że będziesz nas dalej przemieniał na swój obraz, na swoje podobieństwo. Chcemy się od Ciebie, Panie, uczyć. Chcemy się uczyć tej cichości, tej pokornej postawy. Chcemy się uczyć, dlatego że zależy nam na tym, aby łaska Twoja była widoczna w naszym życiu, abyś mógł w łasce swojej używać nas do budowania Królestwa Twojego. Amen.